Towarzysze, jak widzicie, mam już nie tylko sierp, ale i młot. W tym odcinku chciałbym porozmawiać troszkę o ludobójczej polityce polskich klas posiadających w stosunku do polskiego chłopstwa. Zacznijmy może od takiego wprowadzenia, mianowicie jak to kraje europejskie w momencie swojej ekspansji kolonialnej w jaki sposób eksterminowały ludność podbitą. No i tutaj mamy przykład Ameryki Północnej, kiedy to właśnie Anglosasi robili swoją ekspansję na zachód kosztem plemion indiańskich tam zamieszkujących. No i oczywiście główna forma tej eksterminacji i ekspansji Europejczyków to była przemoc. No ale jak już jakby później następnym etapem poza przemocą, to było fizyczne wykończenie, likwidacja właściwie tej ludności indiańskiej poprzez między innymi rozpropagowywanie tam alkoholizmu. A więc była to planowa polityka, żeby tych Indian uzależniać od alkoholu, żeby oni właśnie pogrążyli się w alkoholizmie i w ten sposób, żeby łatwiej było ich kontrolować, dokonywać kolejnej ekspansji itd., itd. I ta polityka właśnie ekspansji kolonialnej europejskich imperialistów, oni tego nie kryli, że jakby celem ekspansji w przypadku wielu różnych wojen, to było prawo do trucia podbitych społeczeństw. Najbardziej znanym przykładem są wojny opiumowe, a więc to były wojny w połowie XIX wieku między właśnie krajami europejskimi a Chinami o prawo sprzedaży opium w Chinach. No i Chińczycy bronili się przed tym, wiedzieli, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczny narkotyk i tak dalej, ale Europejczycy siłą wymusili na Chińczykach otworzyli oni swoje porty dla statków europejskich, które mogły właśnie importować opium. No i dzięki temu masowa dystrybucja tego opium wśród Chińczyków doprowadziła później do łatwiejszej ekspansji kolonialnej. Z dzisiejszej perspektywy sprzedaż tych wszystkich używek takich ogłupiających czy też wyniszczających fizycznie człowieka to wydaje się być moralnie potępiona. Więc każdy, kto coś takiego robi, to uchodzi właśnie za czy dealer narkotykowy, czy jakiś mafiozo. Ogólnie społeczeństwo kimś takim powinno gardzić. Znamy też przykłady, Hollywood produkuje teraz różne takie produkcje, czy dotyczące handlu narkotykami, więc mamy tutaj przykład serialu Breaking Bad, albo mamy serię, był taki film też z Denzelem Washingtonem, American Gangster, czy też różne filmy o Al Capone. No i tam właśnie widzimy, jak ta sprzedaż używek doprowadzała do tego, że właśnie różni tam gangsterzy dorabiali się gigantycznych fortun. Po co o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo polska szlachta miała ogromny negatywny wpływ właśnie na rozpropagowywanie wśród Polaków alkoholizmu. I był to proces właśnie mający mniej więcej swoje apogeum w pierwszej połowie XIX wieku. Tutaj może taki wstęp dla tych, co nie wiedzą. Dzisiaj Polak to jest ktoś taki, kto się kojarzy właśnie na zachodzie z piciem mocnych trunków, głównie wódki. Ale trzeba powiedzieć, że jakby tym takim tradycyjnym słowiańskim trunkiem, to Polacy przez setki lat w ogóle nie wiedzieli, co to są mocne trunki alkoholowe. To się piło się miód tam pitny, piło się piwo i to właściwie to był przez setki lat główną formą alkoholu spożywanego przez Polaków, to były właśnie te słabe trunki, mające także jakieś tam w ograniczonych ilościach pozytywne skutki zdrowotne. A ten alkoholizm właśnie, ta wódka rozpowszechniona, to jest wynalazek XIX-wieczny.
Kiedy to polska szlachta, polscy obszarnicy zaczęli masowo produkować wódkę. Produkcja wódki ogólnie jest to rzecz bardzo, bardzo tania. No to trzeba jakby sobie zdać sprawę, że o ile no te wszystkie alkohole właśnie słaboprocentowe, czy wino, czy piwo, czy miód, one wymagają nie dość, że dużej ilości surowców, no to także długiego procesu fermentacji. No to jeśli chodzi o wódkę, no to to jest właściwie no, jakieś tam kartofle czy zboże destylowane i już, no to jest, produkcja jest błyskawiczna. Tutaj nie trzeba latami czy miesiącami składować tego w piwnicach. Ta wódka no, jest gotowa błyskawicznie, no i produkcja tego jest tania. Te wszystkie surowce do produkcji wódki są tanie. Więc no, polska szlachta, mająca monopol wódczany, robiła wszystko, żeby właśnie no, dorobić się na produkcji tej wódki. No i później robili wszystko, żeby tą wódkę no, właśnie sprzedawać chłopom. Więc no, właściwie wciskali tą wódkę przy każdej okazji. Nie wiem, że za każdym razem, no jak chłop tam szedł na pańskie pole pracować, no to wypłatę zamiast właśnie, nie wiem, tam w pieniądzach czy w czymś, no to otrzymywał w wódce. No. Że przy każdej możliwej okazji ten szlachcic starał się właśnie pozbyć się tej wódki właśnie wśród chłopów. A więc następował proces takiego uzależniania od alkoholu, no już właściwie dzieci, no to dzieci tam 7, 8, 10-letnie już zaczynały właśnie ten alkohol pić. I właśnie no to nie była wódka taką, jaką my znamy, tam 38 czy 40%, tylko to był trunek znacznie mocniejszy, tak zwana okowita, no mający 70, 80 albo i więcej procent. No jest to po prostu trunek, który no w warunkach, no w ilościach dość dużych, no to prowadzi do biologicznego wyniszczenia człowieka. Skąd jakby no w ogóle wziął się problem, dlaczego ja o tym mówię? No, wzięło się to stąd, że car rosyjski, doszły do niego raporty. No, on się nie interesował polskim narodem jako Polakami, on się interesował obywatelami państwa rosyjskiego jako rekrutami do armii carskiej, no tylko tego interesowało. No i on zobaczył no, jakąś taką, no właśnie z tych raportów rosyjskich wynikało, że no, ta poborowa ludność z ziem polskich, no to jest, no właśnie tak w latach 40. XIX wieku, to jest stan fizyczny, no jest po prostu, no nie nadaje się to w ogóle do armii, no to jest tak słabe, tak wyniszczone, tak uzależnione od alkoholu. No więc zaczęto szukać problemu. No i znaleziono ten problem, to znaczy, że właśnie, że jest tutaj no, gigantyczna produkcja tego alkoholu przez polską szlachtę, która następnie no właśnie truła tym alkoholem polskich chłopów. Więc no, carat tutaj zainterweniował. Więc jest to rzecz paradoksalna, no, że jakby no, na ratunek dla polskich chłopów musiał wystąpić car rosyjski, żeby uspokoić no, trochę chciwość, no, jakoś ograniczyć chciwość tych polskich panów, bo gdyby nie, to oni by po prostu no, całą tą polskość właściwie tą wódką wytruli, no, żeby tylko dla tej właśnie ślepej pogoni za zyskiem. No, to taka chciwość. Więc no ja to mówię o tym gdzieś, no o ile tego typu politykę no, Europejczycy robili na całym świecie, ale w stosunku do ludności podbitej, czyli no właśnie w Ameryce Północnej wobec Indian, w Afryce wobec Murzynów, no gdzieś tam w Chinach wobec Chińczyków i tak dalej, i tak dalej, no to polska szlachta no tego typu właśnie proceder stosowała wobec Polaków. Więc no jest to bardzo ważna wiadomość, gdyż no są rozpowszechnione jakieś takie mity, jakoby to polska szlachta była tym elementem narodowym i właśnie, no, że tutaj ten element patriotyczny, narodowy, że jest tutaj jakieś właśnie te polskie dwory, to jest ten element polskości i za tym należy podążać i wszystko co dobre właściwie dla Polski to dzięki tej szlachcie. No otóż nie, no tutaj
Na tym przykładzie tego trucia społeczeństwa wódką przez szlachtę, no to widzimy, no, że ta polska szlachta, no to jest na odwrót. No, to są truciciele. No, to jest po prostu jakieś, no, tak jak nikt nie oddaje jakimś hołdom, nie wiem, dealerom narkotyków czy innym tego typu mentom, tak trzeba jasno tutaj ocenić politykę szlachty. No i jak już tutaj wchodzimy w te stosunki właśnie między szlachtą a chłopami, no to ważne jest, żeby wszyscy sobie jakby zdali sprawę, no na czym tak naprawdę polegały stosunki klasowe w Polsce. No. Więc pierwsza rzecz, o której tutaj no, dość mało się mówi, no to jest prawo pierwszej nocy. Czyli no, dla człowieka, który jest zakochany, który właśnie no, chce się tutaj no, ożenić z dziewczyną i właśnie no, razem spędzić no, życie, no, więc jest wesele. No i właśnie zamiast nocy poślubnej właśnie między dwojgiem zakochanych, no to na to wesele przychodzi szlachcic i on mówi: a nie, 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 nie. Ja tutaj właśnie jako pan, to ja będę tą pierwszą noc spędzę z twoją żoną. No, więc no jest to rzecz coś strasznie ohydnego. No zresztą no tego typu sceny to widzimy na filmie Braveheart z Melem Gibsonem, że właśnie tam też jest ten wątek, no i Mel Gibson to się tam z tym szlachcicem brytyjskim nie pieprze, on go tam bierze, przybija do jakiegoś pala, już tam nie pamiętam, czemu podżyna gardło, czy cokolwiek, no ale jest to coś takiego, no co właśnie no, na tych chłopów, no to strasznie działało, no. No w każdym razie warto tutaj jeszcze powiedzieć taki wątek, że no w początkach kapitalizmu na ziemiach polskich no to no bardzo często mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że burżuj na jakimś tam określonym terenie ziemskim no to właściwie decydował o wszystkim. Po pierwsze był właścicielem fabryki czy też kopalni, po drugie no to on jakoś tam dostarczył mieszkania dla robotników pracujących dla niego, więc poprzez to też ich kontrolował. No a także no to na tym terenie do niego należącym, no to on miał monopol na sprzedaż alkoholu. No więc istniały różnego tam typu mechanizmy na zasadzie takiej, że właściwie nie wiem, gdyby ktoś chciał przyjść do sklepu i kupić alkohol po cenach rynkowych, no to tam by musiał zapłacić, nie wiem, 10 zł załóżmy. No ale dla robotników właśnie z tej fabryki istniały zniżki, więc to były różne mechanizmy ekonomiczne, no, zachęcające tych robotników właśnie do picia wódki u tego konkretnego właśnie, w tym konkretnej karczmie, która tam no, była uzależniona jakoś od tego burżuja. Więc no, efekt był taki, no, że no, po pierwsze no, ten burżuj no, zarabiał na wszystkim, bo nie dość, że zarabiał po prostu z wyzysku i tej pracy, no to jeszcze zarabiał no, udostępniając im mieszkania, a więc na czynszach, no i zarabiał na tym że miał właściwie nieograniczone możliwości rozpowszechniania tego alkoholu. No więc to spowodowało, no oczywiście no, poza tymi korzyściami ekonomicznymi, no to jakby no, też taką korzyścią także ważną było to, że robotnicy no, ogłupieni tym alkoholem, no to no, byli znacznie jakoś tam, no, byli żywiołem znacznie łatwiej kontrolowalnym, który mniej się buntował, który był właśnie bardziej posłuszny, który no też no przez to, że ci robotnicy mieli tendencję do tego, żeby właściwie przepijać dużą część swojej pensji, no to oni no nawet jeśli nie chcieli pracować, no to nie mieli wyjścia, bo po prostu z każdym miesiącem no to było tak, że rozpoczynanie od zera, no bo właściwie bez żadnych oszczędności, no co zarobią, to przepiją, no i później znowu cały miesiąc muszą ciężko harować. No więc to skłoniło różnych właśnie działaczy robotniczych, działaczy socjalistycznych do tego, żeby organizować no, ruch robotniczy poprzez także organizowanie no, walki z alkoholizmem.
Więc były tam różne właśnie no, propaganda trzeźwości, no, a jeśli no, nie tyle trzeźwości, co po prostu no, jakiegoś tam umiaru, no, żeby jeśli tam raz od czasu do czasu ktoś wypije piwo, to się tam wielka krzywda nie stanie, no, ale jeśli ktoś dzień w dzień grzeje wódę, no to jego szanse na to, że stanie się z niego jakiś dobry działacz robotniczy, no to są dość słabe. No i to jednak no zbyt duże szkody wyrządza, no właśnie spustoszenie w mózgu. No, że w każdym razie no, wśród Polaków rozpowszechniony jest taki mit, czy na temat Polaków, że właśnie jakiegoś tam wrodzonego alkoholizmu. No i właśnie, że tutaj Polacy to mają bardzo dużą tutaj skłonność do picia tych napojów wysokoprocentowych. No otóż okazuje się, że jeśli weźmiemy statystyki socjologiczne, no to się okazuje, że tak, no rzeczywiście ta wódka jest towarem dominującym, ale głównie wśród robotników. No, jakoś tak się dziwnie składa, że wśród tych klas posiadających i zarówno wcześniej, jak i dzisiaj, no dzisiaj zwłaszcza dzisiaj, no to wśród tych klas posiadających jakichś bogaczy, no to dominującą formą alkoholu to są raczej te alkohole no słabe, jakieś wino, jakieś piwo, coś takiego, no a robotnik no to właśnie pije wódkę. No ale mówię do wam towarzysze, no nie wiem czy was to w ogóle interesował kiedyś ten temat, no. To nie jest jakaś narodowa cecha Polaków. No, to jest rzecz, no, która została sztucznie wykreowana poprzez no, chciwość polskiej szlachty. To ona swoją świadomą polityką właśnie no, upłynniania tej wódki wśród ludzi ubogich no, rozpowszechniła ten alkoholizm. To polska szlachta jest za to odpowiedzialna i musimy zrobić wszystko, no żeby skończyć z tymi wszystkimi rzeczami, które ograniczają polską klasę robotniczą przed buntem. No. Więc tak, nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem trzeźwości. Uważam, że na potrzeby jakiejś tam agitacji robotniczej, to wypić piwo, czy tam nawet coś mocniejszego od czasu do czasu, to nie ma w tym nic złego, ale jestem przeciwnikiem hipokryzji. Jestem przeciwnikiem tego, że ludzie tacy właśnie bogaci, którzy dorabiają się na produkcji alkoholu, czy produkcji narkotyków, czy produkcji innych tam świństw, że oni no, żyją właśnie. Czerpią gigantyczne zyski z tego, że trują ludzi, a sami się tego wystrzegają, no. A tym bardziej no, chronią przed tym swoją rodzinę. Więc ja jestem no, zwolennikiem sprawiedliwości społecznej. Jeśli ktoś dorabia się na tym, że produkuje truciznę, to niech w pierwszej kolejności ta trucizna trafia do jego rodziny, do niego samego i do jego rodziny. Więc niech karmi dzień w dzień, podaje swoim dzieciom wódkę na śniadanie, czy też narkotyki, wtedy to przynajmniej no, nie będzie tej hipokryzji. I zobaczymy, ilu wtedy kapitalistów ostanie się na rynku. No. Więc jak widzicie, towarzysze, no, przed historykiem marksistowskim stoją ogromne zadania, no bo wszystko tak naprawdę, cała nasza przeszłość, cała nasza teraźniejszość, jeśli no to jest to jakaś tam konsekwencja stosunków ekonomicznych. I warto badać tego zjawiska właśnie od tej strony klasowej i widzieć, no, że różne negatywne zjawiska, no to jeśli się głębiej w ten temat jakoś wgłębimy i szukamy odpowiedzi, no, dlaczego tak się dzieje, no to zawsze jakoś tam na końcu znajdujemy odpowiedź, no bo że ktoś z tego czerpał zyski. No i to zazwyczaj zawsze jest tak, że no właściwie bez badania tematu, no to ja ze swoim marksistowskim doświadczeniem w badaniu różnych historycznych procesów, no to mogę wam powiedzieć, no zdradzić wam taki sekret, że właściwie wszystko co złe w przeszłości, no to jest właśnie, to jest wina klas posiadających. To one swoją chciwością, swoją pazernością, swoją zachłannością, swoim nieliczeniem się po prostu z klasami pracującymi doprowadziły, no,
rozpowszechniły ileś tam różnych negatywnych zjawisk. A jeśli nie wierzycie, nie wiecie, jak to działa, jak funkcjonuje kapitalizm współczesny, no to polecam wam obejrzenie na przykład filmu z Denzelem Washingtonem American Gangster. No jest to właśnie taki film o tym, jak to dorobił się człowiek na sprzedawaniu heroiny w Stanach Zjednoczonych. I jak to właśnie no, sam tutaj sprowadzał tą heroinę gdzieś tam z Wietnamu czy z Laosu, już nie pamiętam. No, w każdym razie sprzedawał tą heroinę w Stanach Zjednoczonych, która no, prowadziła do jakiegoś tam fizycznego wyniszczenia tych obywateli amerykańskich, a samemu oczywiście on się tej heroiny wystrzegał. A więc samemu nie ćpał i swoim wszystkim tam członkom rodziny zabraniał ćpanie. No. Więc jestem ciekawy, co osądzicie o tym filmiku, towarzysze, gdyż no, jak widzicie, no, bezpośrednio nie było tutaj takiego odniesienia do walki klasowej, do komunizmu, do rewolucji. Jest to po prostu... Jest to analiza pewnego zjawiska historycznego no, z perspektywy marksistowskiej. Więc no, zobaczymy, jaki będzie odzew na ten filmik, no, czy kontynuować właśnie ogólne prezentowanie różnych rzeczy z historii ludzkości właśnie z perspektywy marksistowskiej, no, czy też uważacie, że jest to coś nudnego jeśli tak, to nie będę was zanudzał i jakby raczej będę się trzymał stricte tych takich spraw rewolucyjnych i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie jeszcze na koniec taki tutaj komentarz do tego, co tam można było przeczytać na stronie Dyktatury Proletariatu. Mianowicie no, tam na tej Dyktaturze Proletariatu no, to zasugerowano, że ja to właściwie jestem osobą, nie wiem, która pieprzy głupoty, która się nie zna na tym, co mówi i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jeśli uważacie, że się nie znam na tym, co mówię, no odsyłam do różnych moich tekstów historycznych, czy na temat rewolucyjnego terroryzmu w Rosji, mojej pracy magisterskiej, czy też do innych prac historycznych, które napisałem, no tam macie dowód tego, że potrafię pisać teksty historyczne. No, a jeśli chodzi o YouTube, no to formuła YouTube'a jest taka, no, że po prostu no, tutaj no, przekaz ma być zrozumiały, to musi być przekaz prosty, no to nie można mówić o sprawach no, jakieś strasznie, no inny jest przekaz no, na uniwersytecie, inny jest przekaz w szkole średniej. No a ten przekaz na YouTubie, no to jest taki przekaz no, gdzieś na granicy między przedszkolem a podstawówką. Ja tego nie ukrywam. No. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby w sposób masowy wychowywać ludzi nie mających żadnego jakiegoś związku z komunizmem do tej ideologii. I uważam, że po tych już niecałych 2 miesiącach działalności tego kanału, no to widać pierwsze sukcesy. No. Widać pierwsze sukcesy, których nie można dostrzec no przynajmniej jeśli chodzi o jakąś tam formę budowania jakiegoś ruchu masowego przez dyktaturę proletariatu, przez okres funkcjonowania, nie wiem, 10 czy 15 lat, no po prostu, no wystarczy przeczytać, no wziąć fragment tekstu Ewy, czy posłuchać sposobów, w jaki ona się wypowiada, no żeby no, potencjalnych, chętnych ludzi do komunizmu no, uśpić, no, tak zniechęcić, no, po prostu no, sposób wypowiadania się i konstruowania tekstów. No, bardzo często zdarza się wam, że wasze teksty są nudne. No, to w ten sposób, no, robiąc teksty nudne, no, odciągacie ludzi, no, zniechęcacie ich do jakiejś działalności. No. Trzeba umieć mieć przekaz prosty. No. W każdym razie no, dla mnie sztuka nie polega na tym, żeby używać jakichś trudnych, niezrozumiałych słów, masturbować się tym, że po prostu no, napisać zdanie, czy wygłosić zdanie, którego nikt nie zrozumie i być z tego dumnym. O, jakie to zdanie było mądre, no po prostu tylko ja je zrozumiałem. No. Nie no, to jest raczej... Tutaj widać no, ten taki inteligenckie właśnie zboczenie waszego portalu.
No ja jestem robotnikiem, no i to nas różni, no, że po prostu no, jestem robotnikiem, co nie znaczy, że nie mam swojego wykształcenia, no, ale jako właśnie robotnik, jako osoba na co dzień przebywająca wśród robotników, no to no, widać no, tutaj tą różnicę, no, różnicę między no, z jednej strony no, środowiskiem inteligenckim, które celuje w tym, żeby no, właśnie no, całe to wasze tutaj organizowanie Stowarzyszenia Marksistów Polskich, no to widać, no, że inteligenci adresują swój przekaz do inteligentów. No to możecie to robić, okej, okay, no, krzyżyk wam na drogę, ale no, to nie jest ta droga, która mnie interesuje. Mnie interesuje budowanie rewolucyjnej partii robotniczej. I droga do rewolucyjnej partii robotniczej nie wiedzie poprzez no, jakoś tam adorowanie inteligentów związanych z socjaldemokracją, no, tak jak to jest w przypadku waszego stowarzyszenia, na którego czele stoi działacz SLD. Więc no, tutaj widzimy różnicę, no, to jest różnica klasowa między z jednej strony robotnikiem, a z drugiej właśnie strony jakoś tam no, drobnomieszczańską inteligencją. Ja nie mam nic przeciwko drobnomieszczańskiej inteligencji, to od razu musimy powiedzieć, no. Ale wyjaśnijmy sobie jasno. Rola drobnomieszczańskiej inteligencji w ruchu komunistycznym jest to rola służąca wobec klasy robotniczej. To klasa robotnicza jest tą klasą, za którą należy podążać, więc no, jeśli tutaj no, chcemy wchodzić w jakieś relacje, no to jakby waszą rolą jako inteligentów jest podążać za mną jako za robotnikiem. No. Więc pozdrowienia, towarzysze.